Szanowni Państwo, to dobre spotkanie z przedstawicielami reprezentacyjnych związków zawodowych. Rozmawialiśmy o kilku szczegółowych tematach dotyczących świadczeń kompensacyjnych, oceny pracy nauczycieli, ale także podziału subwencji oświatowej. W każdym z tych tematów znaleźliśmy punkty styczne. Będziemy proponowali zmiany przepisów dotyczące pewnego niewielkiego rozszczelnienia świadczeń kompensacyjnych. Myślimy tutaj o kontekście zatrudniania nauczycieli w szkołach, w których są uczniowie ukraińscy, objęcia także tym świadczeniem tych grup nauczycieli, którzy dotąd z takiego świadczenia nie mogli korzystać. W przypadku oceny pracy nauczycieli będziemy rozmawiali o szczegółach rozporządzenia. Być może dokonamy tam pewnych zmian dotyczących sposobu oceny pracy nauczycieli, aczkolwiek pozostawimy kryteria, które będą obowiązywały we wszystkich szkołach i placówkach edukacyjnych. Będzie także niewielka korekta sposobu naliczania subwencji oświatowej, biorąca pod uwagę nieliczne, pojedyncze samorządy, w których nie ma albo żadnej szkoły samorządowej, albo nie ma uczniów. To jest taki drobny element, ale dobrze związki zawodowe zwróciły na niego uwagę. Umówiliśmy się także na kolejne spotkania i na kolejne tematy. Tematem, który ciągle powraca, jest sprawa wymagań biurokratycznych pojawiających się w niektórych placówkach, często z inicjatywy dyrektorów. Do tego tematu więc wrócimy na początku przyszłego roku. Cieszę się, że w dobrej, merytorycznej atmosferze mogliśmy porozmawiać ze wszystkimi związkami zawodowymi i na pewno taka konstatacja, która na koniec została omówiona, to to, że zarówno strona związkowa, jak i ministerstwo stara się zabiegać o interes nauczycieli i dbać o to, aby poziom edukacji w Polsce był jak najwyższy. Mamy nadzieję, że te rozmowy także w przyszłości przyczynią się do tego, aby wprowadzać przepisy, które będą ułatwiały utrzymanie wysokiego poziomu polskiej szkoły.